Kontynenty świata. Afryka Na obszarze Afryki przeważają wyżyny i rozległe kotliny, zajmujące około 70% powierzchni tego kontynentu. Niziny występują głównie wzdłuż wybrzeży oceanicznych a niewielkie łańcuchy górskie wznoszą się jedynie na północnym i południowym skraju kontynentu. Północną część Afryki zajmuje największa pustynia na Ziemi, bardzo gorąca i sucha Sahara, przez którą przepływa tylko jedna rzeka Nil. Przeciwieństwem Sahary jest położony w Afryce Środkowej ogromny, gorący i wilgotny las równikowy, przez który przepływa wiele rzek. Na wschód od niego znajduje się większość afrykańskich jezior, m.in. jezioro Wiktorii, Tanganika i Malawii. Afryka jest tu uznawana za kolebkę rodzaju ludzkiego. Na jej terytorium odkryto szczątki praw człowieka, których wiek ocenia się na około 4 miliony lat. Ameryka Północna Jest to kontynent, którego przeważającą część zajmują trzy kraje. Kanada, Stany Zjednoczone i Meksyk przed przybyciem Europejczyków Północna i środkowa część kontynentu była słabo zaludniona w przeciwieństwie do części południowej, gdzie istniały wysoko rozwinięte rolnicze cywilizacje Azteków i Majów, zostały one całkowicie zniszczone przez kolonizatorów hiszpańskich Ameryka Północna jest od Wschodu i Zachodu otoczona łańcuchami górskimi Kordylierów i Apalachów. Między nimi znajdują się rozległe wielkie równiny i niziny wewnętrzne, przez które przepływa największa rzeka kontynentu, Mississippi oraz jej dopływy. Północ i północny wschód Ameryki to kraina polodowcowych dużych jezior. Ameryka południowa Wzdłuż zachodnich wybrzeży Ameryki Południowej wznosi się łańcuch górski Andów, na wschodzie zaś teren wyżynny. Między tymi wzniesieniami rozciągają się niziny, wśród których największa jest nizina Amazonki, zajmująca niemal jedną trzecią powierzchni kontynentu, porasta ją wilgotny las równikowy, przez który przepływa Amazonka rzeka o największym dorzeczu na Ziemi. Uznawana także za najdłuższą rzekę świata, w przeszłości obszary Ameryki Południowej były koloniami państw europejskich, głównie Hiszpanii i Portugalii. Dlatego w większości krajów Ameryki Południowej używa się obecnie języka hiszpańskiego, a w Brazylii portugalskiego. Antarktyda Kontynent ten leży wokół bieguna południowego. Jest to najzimniejszy kontynent na Ziemi, niemal w całości pokryty bardzo grubą warstwą lodu panujące na nim surowe warunki sprawiają że nie jest zamieszkany przebywają tam jedynie naukowcy badający przyrodę tej lodowej pustyni obecnie na antarktydzie i należących do niej wyspach działa 39 całorocznych stacji badawczych i 41 stacji czynnych tylko latem całoroczną placówką jest polska stacja arktyczna imieniem Henryka Arctowskiego polskiego geografa i geologa badacza obszarów podbiegunowych Australia. Jest to najbardziej suchy kontynent na Ziemi. Ponad 30% jego powierzchni pokrywają pustynie, między m.in. Wielka Pustynia Piaszczysta. Nie jest jednak kontynentem nizinnym, dwie trzecie jego obszaru zajmuje Wyżyna Zachodnia, będąca w przeważającej części pustynią. Atrakcją turystyczną tej Wyżyny są olbrzymie pojedyncze skały, najokazalsza z nich Jersey Rock. Środkowa część kontynentu zajmuje rozległa nizina środkowo-australijska, a wschodnią ciągnące się wzdłuż wybrzeża Oceanu Spokojnego wielkie góry wododziałowe, z największym szczytem Australii, górą Kościuszki. W Australii żyje wiele endemitów, czyli organizmów, które nie występują nigdzie indziej na świecie, należą do nich dziobaki, kolczatki i kangury, rodzennymi mieszkańcami tego kontynentu są aborygeni. Azja. Azję można nazwać kontynentem naj, ponieważ należy do niej wiele rekordów świata tu znajdują się najwyżej i najniżej położone miejsca na Ziemi Monteverest i Depresja Morza Martwego. W centralnej części rozciągają się Himalaje najdłuższy i najwyższy łańcuch górski. Na północ od niego leży wyżyna tybetańska która jest najwyżej położoną wyżyną. Z kolei w północno-zachodniej części kontynentu znajdują się dwa spośród największych obszarów nizinnych świata. Nizina zachodnio-syberyjska i nizina turańska. W centralnej części napotkamy najgłębsze jezioro świata Bajkał. W Azji powstała najstarsza cywilizacja świata na terenie dzisiejszego Iraku. Obecnie na tym kontynencie mieszka około 60% ludności świata, z czego większość zamieszkuje najludniejsze kraje świata Chiny i Indie. Europa. W Europie przeważają niziny, zajmujące niemal czy czwarte jej powierzchni, na wschodzie dominuje największa na kontynencie nizina wschodnioeuropejska o monotonnym i równinnym krajobrazie, przepływa przez nią wiele rzek, w tym Wołga, najdłuższa rzeka kontynentu, od wschodu niziny zamyka Ural łańcuch górski będący częścią Europy i stanowiący neutralną granicę z Azją. Bardziej rozmaicony jest krajobraz pozostałej części Europy, gdzie na przemian występują pasma górskie, wyżyny i niziny. Największymi łańcuchami górskimi na tym obszarze są Alpy z najwyższym szczytem kontynentu Mont Blanc, Karpaty i Pireneje. Najdłuższe rzeki na zachodzie Europy to Dunaj i Ren. Obszary sąsiadujące z Morzem Bałtyckim są usiane tysiącami jezior polodowcowych. Oglądaliśmy siedem kontynentów świata Afryka, Ameryka Południowa, Ameryka Północna, Antarktyda, Azja, Australia i Europa. Warto jednak pamiętać, że Europa i Azja z punktu widzenia geografii fizycznej tworzą jeden kontynent Eurazję.